Kampanie społeczne. Dlaczego biznesowi zależy na mówieniu o społecznych sprawach na ulicach, w radiu, w telewizji czy w sieci? Paweł Oksanowicz, witam i zapraszam do programu Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzo FM. Zacznę od tego, że 23 maja, czyli w ostatni poniedziałek, ogłoszono wyniki konkursu Kampania Społeczna roku 2015. Rozdano nagrody i wyróżnienia w 13 kategoriach, co pokazuje różnorodność komunikacji społecznej w kampaniach medialnych. Same kampanie wpisały się nie tylko w krajobraz polskich miast. Należą do najefektywniejszych narzędzi komunikacji pomiędzy samorządem, administracją centralną, NGO, biznesem ze społeczeństwem. Te 13 kategorii pokazuje też bogactwo sektora marketingu, jak mi się wydaje, zajmującego się kampaniami społecznymi. I zaczniemy od rozmowy z Pawłem Prochenko, prezesem Fundacji Komunikacji Społecznej, organizatora konkursu. W konkursie Kampanie Społeczne nagradzamy takie kampanie, które naszym zdaniem wyznaczają jakieś trendy, są nowatorskie, pokazują, że można robić kampanię za przysłowiową złotówkę czasami. To są kampanie, które rzeczywiście co roku wnoszą coś nowego w rynek w ogóle i można powiedzieć rynek kampanii społecznych, bo w zasadzie my w tej chwili już mówimy, że to jest pewne środowisko, czy rynek kampanii społecznych, czy marketingu społecznego w Polsce. Oczywiście składające się zarówno z organizacji pozarządowych, agencji reklamowych, agencji PR, instytucji publicznych. No są to ludzie, którzy już posiadają jakiś kapitał, wiedzę i umiejętności, jak robić kampanie społeczne i te kampanie są coraz lepsze. Odbiciem czego są kampanie społeczne tak naprawdę? Zazwyczaj kampanie społeczne odpowiadają na jakieś problemy społeczne. To niestety się nie kończy, bo te problemy się mnożą. Co roku są inne, są nowe. Oczywiście są takie tematy jak bezpieczeństwo drogowe, które wciąż jest to aktualny temat i ludzie się nawet dziwią, dlaczego nie można zrobić w końcu jakiejś kampanii, która skończy się sukcesem i nie trzeba będzie robić już więcej kampanii. A dlaczego właśnie nie można w kwestii tego ruchu drogowego? Za każdym razem mamy jednak nowe grupy docelowe. Młodzi ludzie dostają prawo jazdy. To są inne grupy docelowe, inne wiekowo. Jest bardzo dużo ludzi też demograficznie innych, też innych mentalnie. W związku z tym jedna kampania tego nie załatwi. Musiała to być gigantyczna kampania skierowana do różnych grup docelowych i zaplanowana na wiele, wiele lat. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego miała kiedyś taki pomysł, taki brand, który się nazywał Włącz Myślenie. To był bardzo prosty, chwytliwy pomysł, który tak naprawdę mógł skupiać i wiele kampanii drogowych w jednej myśli, włącz myślenie. I przez długi czas im się to udawało realizować. Były zaplanowane kampanie, które osiągały jakiś tam efekt, ale oczywiście po roku możemy mówić o tym, że pamiętamy jakieś kampanie społeczne, ale jednak pojawiają się znowu nowe grupy docelowe. Gdzieś tam trzeba znowu przypominać o tych tematach, bo ludzie, pewnie jest jakieś takie psychologiczne mechanizm, że gdzieś tam o rzeczach, które nie są miłe, próbujemy zapomnieć. Jeśli kampanie społeczne są odbiciem tego, czym żyje społeczeństwo, zostawiając na boku ruch drogowy, to jakie jeszcze możemy teraz wskazać rzeczywiście te problemy, które dotykają Polaków? Mogę powiedzieć bardzo krótko. Trzeba przeczytać ustawę o wolontariacie i pożytku publicznym i w zasadzie mamy tam cały przekrój problemów społecznych, którymi należałoby się zająć. Dla mnie ważnym tematem to są oczywiście dzieci i niesprawiedliwość, która związana jest z dziećmi. Czy to przemoc, jakakolwiek przemoc w stosunku do dzieci. Natomiast to są bardzo trudne tematy, bo oczywiście za każdym razem trzeba sobie zadać pytanie, czy należy kampanię kierować do sprawców, do ofiar, czy może do świadków. Jakby to są kompletnie inne grupy docelowe. Robiąc kampanię dotyczącą przemocy domowej, prawdopodobnie najlepszą grupą docelową są świadkowie przemocy, bo pewnie bardzo trudno jest przekonać sprawców. Bardzo trudno jest pewnie, oczywiście, ale warto mówić, jakoś tak wspierać w asertywności ofiary. Ale pewnie to przyzwolenie społeczne do tego, co na przykład dzieje się za ścianą, to jest grupa, która posiada największy potencjał zmiany. Był to Paweł Prochenko, prezes Fundacji Komunikacji Społecznej. Nagroda w konkursie Kampania Społeczna roku 2015 w kategorii Kampanie Organizacji Pozarządowych przypadła szlachetnemu projektowi filmowemu, czyli Szlachetnej Paczce. A pełną listę nominowanych i wyróżnionych znajdziecie na kampaniespołeczne.pl. A teraz posłuchamy rozmowy z inną z 13 nagrodzonych kampanii,
w kategorii akcje zaangażowane społecznie. Nazywam się Anna Bielecka, jestem głównym koordynatorem kampanii społecznej Możesz to zmienić. Nasza kampania zachęcała do reagowania na przemoc w przestrzeni miejskiej. Mówiliśmy o tym, że pomimo strachu reaguj, pomagaj ofiarom napadów, nawet jeżeli nie jesteś jedyną osobą, która to widzi. Ponieważ w momencie, kiedy stajesz się świadkiem napaści, odpowiedzialność jest po twojej stronie i choćby najmniejszy gest powinieneś wykonać właśnie ty. W jaki sposób biznes podchodzi do angażowania się w kampanie społeczne? Czy widzi tutaj dla siebie jakąś wartość? Jeśli tak, to co to za wartość? Doświadczenie naszej kampanii społecznej pokazuje, że biznes bardzo chętnie angażuje się w projekty społeczne, oferując wszystkie środki, które ma, jeżeli tylko projekt jest ciekawy. Ponieważ tak naprawdę CSR-owe działania są teraz na ogromną skalę, na całym świecie realizowane i my też tak podeszliśmy do naszego projektu. Zgłosiliśmy się do wielu dużych firm komercyjnych, które pomogły nam zrealizować kampanię, która tak naprawdę między innymi dzięki tym działaniom dotarła do 10 milionów odbiorców w całej Polsce. I tutaj podamy firmę Cinema City, która weszła w nasz projekt pro bono, oferując nam wyświetlanie spotu naszej kampanii w całej sieci kin, w całej Polsce przez 3 tygodnie właśnie na zasadzie pro publico bono. Była to wielka pomoc i pozwoliła nam dotrzeć do naszego targetu, do naszego młodego grona odbiorców. W jaki sposób zmierzyć efekt kampanii? Efekt kampanii mierzymy między innymi w ten sposób, że odzywają się do nas różne osoby, które mówią, że widziały naszą kampanię i że dzięki temu reagowanie się zwiększa. Wiemy też, że dzięki temu, że kampania dotarła do tak wielkiego grona odbiorców i mamy nadzieję, że duża część z tego dużego grona zacznie reagować albo będzie reagować, jeżeli do tej pory to robiła. Jest z nami również pan, który współuczestniczył w tworzeniu tej kampanii. Paweł Domrowa, inicjator i główny koordynator kampanii społecznej Możesz to zmienić. Wiem, że kampania wyszła z pewnego bardzo przykrego doświadczenia z pana życia. Historia naszej kampanii jest niezwykła o tyle, że samo życie działo scenariusz naszej kampanii. Kilka miesięcy temu, wracając do domu w centrum miasta, spotkałem kobietę, którą mężczyzna chciał zgwałcić w samym centrum Warszawy. Tą scenę widziało kilkanaście osób, byłem jedyną osobą, która zareagowała i ta scena mnie na tyle poruszyła, że razem z moimi przyjaciółmi postanowiliśmy zmienić i właśnie coś zmienić w tym i stworzyć kampanię, która poruszy ten problem i namówi Polaków do reagowania, czyli namówi do czegoś, co mi wydawało się czymś prostym, czymś oczywistym. Jest pan bardzo młodym człowiekiem. W tym roku 25. Jak się czuje 25-latek, który widzi, że ludzie na ulicy nie reagują? Bo z pewnością, jak możemy się domyślić, tam osoby były pewnie w różnym wieku, te, które są już bardziej doświadczone, które powinny wykazać jakby większą dojrzałość. Na pewno ta scena z jednej strony przeraziła mnie i zszokowała, a z drugiej strony myślę, że należy zrozumieć tych ludzi. Część ludzi jakby bała się, bo jeśli nie wiedziała, jak reagować, to były często czynniki, które właśnie wymieniali, dlaczego nie reagują. My w naszej kampanii staraliśmy się właśnie na te czynniki uderzyć i dzięki temu nasza kampania okazała się sukcesem i właśnie stała się kampanią społeczną roku 2015. Byli to Paweł Dąbrowa i Anna Bielecka, pomysłodawca i koordynatorka kampanii Możesz to zmienić. Jak zmierzyć efekt kampanii społecznych? Kontynuowałem jeden z wątków z poprzedniej rozmowy w kolejnej. Z Dominiką Maison, szefową domu badawczego Maison and Partners, profesor, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jedną z wielu autorytetów w jury konkursu Kampanie Społeczne. Mierzenie skuteczności kampanii społecznych jest dużo trudniejsze niż kampanii komercyjnych. W przypadku kampanii komercyjnych zostało wypracowanych wiele wskaźników, takich, które można by nazwać wystandaryzowanymi, po których mierzy się skuteczność tych kampanii. Na przykład zmiana znajomości marki, zmiana wizerunku marki. Natomiast w przypadku kampanii społecznych, ponieważ one dotyczą bardzo różnych obszarów, to tak naprawdę trudno powiedzieć, jaki jest jeden najlepszy wskaźnik. Są kampanie, w których na przykład chodzi o to, żeby zmienić postawy. No załóżmy kampanie dotyczące tolerancji. Są kampanie, w których chodzi o zmianę zachowania. No na przykład kampanie dotyczące bezpieczeństwa jazdy. Ale są też kampanie, w których chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy. Albo po prostu coś zamieszać ludziom w głowie, ale spowodować, żeby zaczęli myśleć o czymś. Cel może być bardzo odroczony, może dotyczyć przyszłych pokoleń, może dotyczyć nie tego, co jest w tej chwili, tylko tego, co na przykład się zdarzy przyszłym pokoleniom. To często są cele abstrakcyjne i to powoduje, że ocena kampanii społecznych pod względem skuteczności jest bardzo dyskusyjna. I zresztą czuliśmy to tutaj w czasie obrad jury. Mieliśmy tak różne czasami poglądy, dla kogo
kogoś kampania była świetna i powinna dostać nagrodę, dla kogoś była beznadziejna i powinna w ogóle nie stanąć do konkursu. Z tego, co powiedziałaś, zrozumiałem, że najlepiej organizować kampanie społeczne, które polegają na zbiórce pieniędzy, bo to najłatwiej można ocenić, czy kampania jest skuteczna. Myślę, że tak. Oczywiście kampanie dotyczące zbiórki pieniędzy mają taki bardzo wyraźny wymiar, ale nie tylko na pieniądzach świat się opiera. I czasami jest tak, że żeby ludzie dali pieniądze, wcześniej trzeba zmienić dużo w ich głowach. Więc też te kampanie muszą dotyczyć innych rzeczy, właśnie na przykład zmiany postaw. Są też problemy kampanii społecznych, w których zbiórka pieniędzy nic nie daje. Na przykład kiedy mówimy o profilaktyce, o tym, żeby ludzie się badali, o tym, żeby bezpiecznie jeździli, żeby, no nie wiem, nie krzyczeli na dzieci, czytali dzieciom książki. To wszystko nie ma tego wymiaru finansowego. Skutki są trudno mierzalne, tym bardziej, że czasami to jest kampania i wokół tego wiele innych rzeczy, które się dzieją. Czasami 3-4 firmy w tym samym czasie czy organizacje wpadają na pomysł zrobienia kampanii dotyczącej tego samego tematu, więc oddzielenie tego, co wpłynęło na dane efekty, skutki, jest bardzo trudne. No ale to jest wyzwanie kampanii społecznych. Była to Dominika Maison, szefowa Domu Badawczego Maison & Partners, profesor, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas rozdania nagród kampanie społeczne przewijał się temat tego, jak biznes angażuje się w akcje społeczne. Posłuchajcie kolejnej rozmowy. Agnieszka Maszewska, zarząd Fundacji Rejs Odkrywców. Czym zajmuje się Twoja fundacja? Sami o sobie mówimy, że pomagamy młodym ludziom obrać dobry kurs, ponieważ zabieramy na morze dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają trochę trudniejszy start w dorosłe życie. To są dzieci ze ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, ze świetlic socjoterapeutycznych albo z domu dziecka, albo takie, którym trochę trudniej również w swoich rodzinach jest na przykład wyjechać albo zdobyć motywację do tego, żeby zrobić coś dla siebie i coś dla innych. A gdzie pływacie? Och, pływamy w bardzo różne miejsca. Zawsze na Bałtyku, zazwyczaj są to rejsy tygodniowe, więc nie możemy wypłynąć w bardzo dalekie rejony, ale my pływamy do Szwecji, pływamy do Kłajpedy, pływamy na Bornholm. Teraz najbliższy rejs zaczynamy w Niemczech, w Bremerhaven i wracamy do Gdyni. Co czują te dzieciaki, które tam wchodzą na pokład i pływają przez te kilka dni na Bałtyku? To jest mieszanka uczuć. Ciekawość, takie podekscytowanie ogromne, wielka duma z tego, że tam są, ponieważ to, co jest bardzo ważne, to to, że te nasze rejsy nie są dla nich prezentem. To jest nagroda za zaangażowanie. Stawiamy dwa warunki. Po pierwsze, dzieciaki muszą i młodzież muszą poprawić stopnie w szkole. Po drugie, muszą pracować jako wolontariusze. Taka jest dewiza naszej fundacji. Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych. Więc oni rzeczywiście robią coś dla siebie, poprawiają stopnie i robią coś dla innych, pracują jako wolontariusze. I to zarówno te dzieciaki, które mają 10 lat, jak i te, które mają 18 albo więcej. I to jest niezwykłe, bo również te dzieci, które, czy ta młodzież, która jest zamknięta w ośrodkach, znajduje możliwości i czas, aby zrobić coś dla innych. Czy efekt tych działań jest trwały? To znaczy, jeżeli jakiś chłopak czy dziewczyna poprawiają oceny, to później w kolejnej klasie rzeczywiście te oceny są na wyższym poziomie? Z tym jest bardzo różnie, ponieważ my mamy świadomość, że nasz program trwa wprawdzie kilka miesięcy, sam rejs trwa tydzień, natomiast przygotowania trwają wiele tygodni wcześniej i my spotykamy się z nimi, motywujemy, angażujemy, dopingujemy, ale wiemy, że to jest tylko kilka tygodni, czy ten tydzień w życiu młodego człowieka na morzu to jest niewiele. Niemniej jednak, w ostatnim rejsie, który był w kwietniu, popłynęło z nami dwoje dzieci, Karolina i Kacper, oni, to jest rodzeństwo, byli w pierwszym rejsie w 2012 roku, potem byli w 2013, potem w 2014, potem doszliśmy wspólnie do wniosku, że już nic nie odkryją nowego, więc wysłaliśmy ich na szkółkę żeglarską, zrobili patenty, a teraz pływają z nami jako instruktorzy. I w tym roku w swoim takim pierwszym rejsie byli już takimi starszymi wachty, więc jesteśmy z nich ogromnie dumni i wiemy o tym, że rzeczywiście w tych przypadkach, kiedy chcą, to są w stanie dużo zmienić. I bardzo chcielibyśmy, żeby te zmiany były w jak największej liczbie głów, ale z tym jest rzeczywiście różnie. Przy czym widzimy, jak ogromne znaczenie dla tych młodych ludzi ma to, że oni rzeczywiście sami na to pracują. Oni są z tego tak bardzo dumni, że to potem na pokładzie, kiedy młodzież pracuje w rytm wacht, bo to też jest bardzo ważne, oni tam nie płyną jako wycieczka. Oni wstają w nocy do żagli, sprzątają w kuchni, biorą udział w normalnym życiu pokładowym, jachtowym i robią to bez szemrania, są niezwykle zaangażowani, to jest fantastyczne.
Czy biznes angażuje się w rejsy? Jeśli tak, to w jaki sposób, jaką widzi tutaj dla siebie wartość? No, biznes się angażuje w taki sposób, że firma jest założona przez dwóch biznesmenów, to znaczy przyjaciół, żeglarzy, wspólników prowadzących firmę. Fundacja nie ma pracowników, w fundacji działają pracownicy fundatora albo współpracownicy, więc bez biznesu i bez pieniędzy wyłożonych przez właśnie firmę nie byłoby pewnie tych rejsów, bez naszych przyjaciół również. Więc jak najbardziej tak. Co nam to daje? Największą frajdą jest to, że ludzie, którzy są zgromadzeni wokół tej idei, chcą to robić razem z nami. Nas w firmie jest około 30 i prawie połowa ma patenty żeglarskie, co nie jest oczywiście wymogiem rekrutacyjnym, ale rzeczywiście ta pasja do żagli, która połączyła moich szefów w liceum dawno temu, w żoliborskim, jest widoczna i jest znana. To jest jakby taka oczywista oczywistość u nas w firmie. Jeszcze tylko powiedzmy, czym zajmuje się firma. Ach, firma zajmuje się reklamą zewnętrzną. My sami o sobie mówimy, że żagle to też out of home, no bo żagle to jest inicjatywa out of home, więc tak jak w pracy zajmujemy się outdoorem, reklamą out of home, tak po godzinach również zajmujemy się out of home, ale na żaglach. I to tyle w relacji z finału konkursu Kampanie Społeczne roku 2015. Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych można zobaczyć na kampaniespołeczne.pl. Trwa program Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muze FM i nadal zostajemy w temacie kampanii społecznych. I tutaj chcę Wam powiedzieć o chyba jednej z największych na naszym kontynencie, o ile nie największej w tym momencie kampanii Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Pod tym hasłem rozpoczęła się w poprzednim tygodniu w Polsce krajowa odsłona europejskiej kampanii społecznej, której celem jest poprawa świadomości dobrych warunków pracy u zatrudniających i zatrudnianych. Jak pracować, jak organizować innym pracę, jak zarządzać starzejącą się załogą, jak ochraniać młodych pracowników przed wypadkami, bo wśród tych ostatnich zdarza się najwięcej wypadków. Na te pytania odpowiada kampania Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie, zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, jako część europejskiej kampanii informacyjnej. I jej europejskim inicjatorem jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, agenda Unii Europejskiej, z siedzibą w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wspólny mianownik, jaki ma kampania w całej Europie, to hasło Healthy Workplaces for All Ages. I na takiej stronie znajdziecie więcej informacji na jej temat healthy-workplaces.eu/pl. Teraz chciałbym zabrać Was na wycieczkę po laboratorium TechSafe Bio w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, organizatorem kampanii, o której mówiłem przed momentem. Tenże instytut zajmuje się badaniami człowieka w pracy za pomocą zaawansowanych urządzeń, jak chociażby symulator 3D. Mówi pan Wiktor Zawieska, zastępca dyrektora do spraw techniki i wdrożeń tego instytutu. Udało nam się, co też jest, i to chciałbym z dumą podkreślić, bo osobiście też za ten obszar odpowiadałem, znaczące środki przeznaczyć na aparaturę. Aparaturę i stanowiska badawcze, które w tym momencie, mogę powiedzieć, są właściwie unikalne albo unikatowe, jak to woli, na skalę nie tylko kraju, to na pewno, ale nawet światową. Tym nie tylko dlatego, żeby się pochwalić osiągnięciem jako takim samym w sobie, tylko dlatego, że dzięki temu zostały stworzone niesłychanie nowe warunki do prowadzenia badań, do podejmowania takich tematów i takich problemów, których bez takiego wyposażenia i bez takiego budynku byłoby nam bardzo trudno podejść. Jest pewien stworzony ciąg logiczny, który generalnie jest jakby zrealizowany pod kątem możliwości prowadzenia tak naprawdę badań wszechstronnych, kompleksowych, związanych z zagrożeniami, związanych z warunkami pracy, związanych z kształtowaniem tych warunków pracy, czyli od działań na jeśli można skrótem myślę powiedzieć, na człowieku, czyli na najsłabszym ogniwie w procesie pracy, który jest przyczyną największej liczby wypadków i największym problemem, czyli człowiek, poprzez różnego rodzaju badania i eksperymenty związane z maszynami, z wyposażeniem, tak żeby w efekcie udało nam się w tym budynku przygotować taki pewien ciąg, który umożliwiają właśnie tą pełną taką analizę, co zrobić i jak to zrobić, żeby dla wszystkich pracowników, nawiązuje do dzisiejszej kampanii, niezależnie także od wieku, czy to ten młody na starcie, czy to ten już, który jest na końcu ścieżki zawodowej. To, co czym tutaj dysponujemy, umożliwia także całą paletę badań niezbędne do tego, żeby dać wsparcie tej aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych z bardzo różnymi niepełnosprawnościami. Był to pan Wiktor Zawieska, zastępca dyrektora do spraw techniki i wdrożeń Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. W laboratoriach tego instytutu można przeprowadzać badania zdolności do pracy, które odbywają się chociażby tak. Badania prowadzimy
w różnych kierunkach. Badania dotyczą zarówno osób zdrowych, młodych, jak i osób starszych z chorobami przewlekłymi, również osób niepełnosprawnych. Podstawowym takim badaniem prowadzonym w takich laboratoriach jest ocena wydolności fizycznej człowieka. Wydolności tutaj mamy akurat na myśli pracownika. Wydolność fizyczna, czyli jest to zdolność do wykonywania długotrwałych, ciężkich wysiłków fizycznych bez szybko narastającego uczucia zmęczenia. I w tym celu wykonuje się tak zwaną próbę wysiłkową. Do tego celu wykorzystujemy tutaj urządzenia, które Państwo widzicie. To jest bardzo nowoczesna bieżnia z takim podciągnikiem, podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych, z szelkami i z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Takie badanie możemy wykonać również na klasycznym cykloergometrze nożnym i tutaj jeszcze cykloergometr ręczny. To wykonuje się, tak jak powiedziałam, do oceny wydolności pracownika, czyli możliwości wykonywania tego przez tego pracownika ciężkiej pracy fizycznej. Krótko mówiąc, ocena polega na tym, że czy na bieżni, czy na tym rowerze zwiększamy obciążenie w czasie ruchu, w czasie poruszania się pracownika. Zwiększamy obciążenie poprzez zwiększenie prędkości, jak i kąta nachylenia, tu mówię o bieżni akurat. I sprawdzamy, przy jakim, że tak powiem, obciążeniu ten pracownik osiąga na przykład maksymalne tętno, które jest przewidziane dla wieku. Takie testy wysiłkowe mogą trwać długo, do zmęczenia personelu, ale, o tak bym powiedziała. Przepraszam bardzo, ja podpytam o tę niebieską walizkę. Czy ona bierze udział w badaniach? Tak, to jest część tutaj jak gdyby wyposażenia, która służy, jest to bardzo specjalistyczny sprzęt, który w trakcie tej próby wysiłkowej ma nam na celu ocenę właśnie parametrów fizjologicznych, myślę tutaj głównie o parametrach układu oddychania, a więc właśnie o pobieraniu tego tlenu, wydychanym powietrzu i to wszystko ocenia na podstawie programu komputerowego, jaka jest wydolność danego pracownika. Myślałem, że on biegnie z tą walizką. Broń Boże, biegnie. Tutaj jeszcze Państwu powiem też w kontekście właśnie oceny możliwości wykonywania pracy przez pracownika. Jest to urządzenie, które nazywa się miernik wydatku energetycznego, opracowane w naszym instytucie. Badania przy użyciu tego urządzenia polegają na tym, że ocenia się ciężkość wykonywanej przez pracownika pracy bezpośrednio głównie na stanowisku pracy. Można to oczywiście w warunkach laboratoryjnych i u nas tutaj robić, ale generalnie badania te prowadzimy bezpośrednio na stanowisku pracy, na zlecenie pracodawców. Wykonuje się takie badanie, które właśnie ma na celu ocenić, jak ciężką pracę na danym stanowisku wykonuje pracownik i w zależności od tego na podstawie norm prawnych może się okazać, że danemu pracownikowi przynależy się jakiś posiłek profilaktyczny. Elżbieta Łastowiecka-Noras. Ja jestem adiunktem w Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy. Trwa program Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muzeum FM i spacerujemy dalej po laboratoriach Instytutu Ochrony Pracy. Laboratoriach Tech Safe Bio, gdzie testuje się stanowiska pracy. Tomasz Tokarski, Zakład Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego. Tu jest akurat taki ustawiony program do testowania albo do treningu. Zadanie polega na tym, żeby tą czarną kropkę poprzez balans swojego ciała trafiać w te migające kulki czerwone. Czyli trzeba się teraz trochę w bok przechylić i wrócić. Za chwilę zacznie migać następna, do tyłu trochę i w razie czego można się złapać. Uchwytów, jak coś się dzieje i traci się równowagę, to czy można się złapać. Generalnie platforma służy do oceny możliwości utrzymania równowagi. Jest tu wiele testów takich, które z jednej strony pozwalają ocenić tą równowagę, z drugiej strony pozwalają tą równowagę trenować. W zasadzie w każdym zawodzie, w którym wykonywana jest praca w pozycji stojącej, jest to istotne, no żeby człowiek mógł swobodnie stać, swobodnie wykonywać swoje czynności pracy. Tam, gdzie się przemieszcza także, no bo podczas przemieszczania ta równowaga także musi być utrzymywana. Warto jest badać i trzeba badać przede wszystkim pracowników starszych ze względu na to, że oni mają skłonności do utraty tej równowagi i skutki tej utraty równowagi są znacznie większe niż w przypadku młodszych. Podczas upadku ponadto dochodzi znacznie częściej dochodzi do urazów związanych z układem mięśniowo-szkieletowym, a co za tym idzie także do późniejszej absencji w pracy i nieobecności w pracy, powrotu do zdrowia, rehabilitacji bardzo często, więc te elementy u starszych pracowników są bardzo istotne. Tak jak już mówiłem, jest kilka różnych programów związanych z oceną czy z treningiem równowagi. Ta platforma w tej chwili jest w postaci takiej sztywnej bardzo, gdzie ona się nie rusza, ja stanę tyłem, ale włączę na chwilę jakby wariant, gdzie
gdzie platforma jest uwalniana i wtedy utrzymanie równowagi jest znacznie trudniejsze. Jeżeli jeszcze do tego dochodzi taki program, który w tej chwili jest pokazany i musimy trafiać w te migające kulki tym czarnym punktem na bazie właśnie ustawienia platformy, to jest to znacznie trudniejsze. Także na przykład w przypadku oceny równowagi bardzo istotnym elementem jest to, czy ta równowaga utrzymywana jest z otwartymi czy zamkniętymi oczami, ponieważ no, człowiek z jednej strony utrzymuje równowagę na podstawie tego, co widzi, z drugiej strony również jak ma zamknięte oczy, musi potrafić utrzymać równowagę, kiedy nie widzi punktów odniesienia dookoła siebie. Więc także jeden z testów na przykład jest taki, gdzie są cztery pomiary 30-sekundowe z przerwami 10-sekundowymi, gdzie najpierw pracownik stoi z otwartymi oczami, stara się jak najmniej ruszać i te wychylenia, zmiany położenia środka ciężkości, tak jakby własny ruch podczas stania w pozycji nieruchomej jest najmniejszy, potem zamyka oczy, widać te wychylenia większe, a jeżeli do tego jeszcze dojdzie na przykład pomiar z wykorzystaniem takiej pianki, no to bardzo dużą różnicę widać wtedy, kiedy osoba stoi na piance, ma otwarte oczy i te wahania są bardzo małe, a jak zamyka oczy, nagle ta osoba właśnie tracąc kontakt z obiektami zewnętrznymi, nie widząc ich, nagle okazuje się, że ta zdolność utrzymania równowagi, te wychylenia ciała w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu są znacznie, znacznie większe. Często dwu- albo trzykrotnie większe, więc ta różnica jest bardzo, bardzo duża. Był to pan Tomasz Tokarski, pracownia fizjologii laboratoriów w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. I teraz jeszcze wypada nam założyć na głowę specjalne okulary. Joanna Kamińska, Zakład Ergonomii. To jest okulograf. Okulograf, czyli urządzenie, które rejestruje ruchy gałek ocznych. To akurat na zasadzie właśnie rejestracji wideo. Okulary są wyposażone w dwie kamery. Jedna kamera rejestruje to, co jest przede mną, druga rejestruje ruchy moich gałek ocznych. I na podstawie właśnie takiej bardzo dokładnej rejestracji, tutaj z częstością 60 Hz, takie stacjonarne to nawet 500-1200 Hz, czyli tam już ta dokładność jest bardzo, bardzo duża, możemy zarejestrować, jak poruszają się nasze gałki oczne, na co patrzymy, jak długo zatrzymujemy czas na poszczególnych elementach, jak szybko przenosimy wzrok. Akurat te urządzenia były rozwijane dzięki marketingowi trochę, no bo to jest wykorzystywane, żeby sprzedać na przykład i jakieś produkty i zauważyć na półkach w sklepie. W tej chwili, jeśli chodzi o stanowiska pracy, może to być wykorzystywane na przykład z jednej strony do tego, żeby ocenić, które elementy stanowiska są częściej zauważane, tak żeby odpowiednio rozplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów, czy na przykład ekranów na stanowiskach sterowniczych. Ale też z drugiej strony na to bezpieczeństwo jest związane z tym, jakie jest obciążenie pracownika. Im to jest jakby najbardziej ergonomiczne, to obciążenie jest mniejsze i niektóre parametry rejestracji ruchu gałek ocznych, na przykład długość czasów fiksacji, prędkość saka, czyli prędkość tego przenoszenia wzroku, zmniejszona prędkość może świadczyć o zmęczeniu pracownika. I takie badania robiliśmy na przykład na stanowiskach kontrolerów ruchu lotniczego, na stanowiskach dyspozytorów przesyłu gazu. Przygotowaliśmy w instytucie takie testy, które prowadzone przed pracą i po pracy pozwoliły na porównanie, jak zmienia się właśnie charakterystyka pracy narządu wzroku i właśnie sprawdzenie, jak zmniejsza się właśnie na przykład ta prędkość sakat czy opóźnienie sakat i to wskazuje właśnie na poziom zmęczenia tych pracowników. To jest także wykorzystywane na stanowiskach kierowców. Oczywiście tu są duże obostrzenia komisji etycznych, aczkolwiek można porównać na przykład kierowców początkujących i kierowców zaawansowanych, szczególnie kierowców zawodowych, na które elementy zwracają uwagę pod kątem bezpieczeństwa. Takie badania były robione na przykład jeśli chodzi o billboardy, na ile rozpraszają kierowców podczas jazdy. Była to pani Joanna Kamionka z Zakładu Ergonomii Laboratoriów TechSafe Bio w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Wyniki badań generalnie służą do programów ochrony pracowników udostępnianych firmom w różnych modelach biznesowych, łącznie z open source. I przypomnę jeszcze, że Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie to krajowa odsłona europejskiej kampanii społecznej, której celem jest poprawa świadomości dobrych warunków pracy u zatrudniających i zatrudnianych.
Czyli nie pozostaje mi nic innego, jak na koniec życzyć Wam dobrej pracy w fajnym, nowoczesnym miejscu już od nowego, nadchodzącego tygodnia. Paweł Oksanowicz, to tyle na dziś w programie Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muzeum FM. Zapraszam za tydzień w podobnych okolicznościach, a teraz wracamy do grania.